Dom. Krzysztof Konowicz pozdrawiam. Mungus pozdrawiam. Kek. Kometa niedługo osiągnie trajektorię Ziemi. Pozdrawiam. Prosta sprawa. A jak któregoś dnia zamiast rano wstać, prześpię cały dzień, kolejny też tak. Wyłączę telefon, zwolnię się z pracy, wyjdę do parku i spróbuję się zaszyć. Z konta wypłacić wszystko co mam, sprzedać niepotrzebne graty i żyć ponad stan. Wdychać powietrze świeże jak mogę, w ogóle przenieść się nad wodę. Przeprosić dziewczyny, którym chciałem wejść w drogę, i te, którym psułem zdrowie, już tego nie zrobię. Pojednać się z wrogiem, życie jest za krótkie. Na walkę przekonań z niewiadomym skutkiem. Tylu jest na grobie ludzi, którym kłótnie zasłoniły cele i poczęstowały smutkiem. Odejść od zgiełku, czytać, pisać, słuchać, energią napełniać ducha, ufać, że szczęście jest tutaj teraz. Zacząć swoje życie od zera. Głowa do góry, muszę po prostu robić co należy. A ja kiedyś zrobię krok do wolności, może się okazać, że mam już co trzeba. Nie ufam ludziom, którzy mając już wszystko, nadal chcą zabrać mój skrawek nieba. A ja kiedyś zrobię krok do wolności, może się okazać, że mam już co trzeba. Nie ufam ludziom, którzy mając już wszystko, nadal chcą zabrać mój skrawek nieba. Płyniemy dalej, muszę tylko znać swoją falę i złapać ją zanim uderzy o brzeg. Zajmujemy glob, każdy jego skrawek, od lodu, lasu, gór aż po step. Miejsca coraz mniej, coraz więcej czeka. Kurczy się przestrzeń prywatna człowieka. Kocha nas planeta, ale nienawidzi deszcz. Nikt jej tak nie niszczy jak my, dobrze wiesz. Twoje dzieci mogą mieć problem na niej, nie tylko z miejscem, ale również z oddychaniem. Nie wiem, czy masz to w planie, ja raczej nie. Za kilka lat, a może lata dzień, opuszczę ten wyścig złudzeń po złoto. Żeby w nim trwać, musiałbym być idiotą. Nie jest istotą życia posiadanie, a co w takim razie jest? Dobre pytanie, cześć. Krok do wolności, może się okazać, że mam już co trzeba. Nie ufam ludziom, którzy mając już wszystko, nadal chcą zabrać mój skrawek nieba. A ja kiedyś zrobię krok do wolności, może się okazać, że mam już co trzeba. Nie ufam ludziom, którzy mając już wszystko, nadal chcą zabrać mój skrawek nieba. A ja kiedyś zrobię krok do wolności, może się okazać, że mam już co trzeba. Nie ufam ludziom, którzy mając już wszystko, nadal chcą zabrać mój skrawek nieba. A ja kiedyś zrobię krok do wolności, może się okazać, że mam już co trzeba. Nie ufam ludziom, którzy mając już wszystko, nadal chcą zabrać mój skrawek nieba.